Jesteśmy na terenie Muzeum Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej, który dokumentuje kulturę regionu polskiej górnej Orawy. Jest to muzeum typu przestrzennego, z dwoma sektorami, starszym w układzie parkowym i nowszym w układzie struktury starej wsi. Rozlokowany jest ten skansen, to muzeum, u południowych stoków Babiej Góry, na zachód, północny zachód od Tatr. Po badaniach terenowych wytypowano przykłady najciekawszej architektury miejscowej, mieszkalnej, gospodarczej, przenosząc ją na ten właśnie teren i komponując do zastanych układów przyrodniczych. Utworzyła się przez to niepowtarzalna całość o klimacie, atmosferze charakterystycznej dla tej części całego, ogólnie mówiąc, Podtatrza. Działalność naszą badawczo-edukacyjną prowadzimy od 65 lat. Założycielami tej myśli byli znane autorytety ze środowiska muzealnego, konserwatorskiego, z Zakopanego, z Krakowa, także z Warszawy, wielu przedstawicieli krajoznawstwa, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Ale zaczątki działalności wyłoniły się od zamysłu samych Orawian. Ostatni potomkowie tutejszego sołtysio szlacheckiego rodu przed ponad 80 laty przekazali na skarb państwa resztówkę swojej wielkiej posiadłości. 4 hektary z założeniem tego dworskiego osiedla. Jest to zagroda wielobudynkowa, złożona z 6 obiektów, wszystkie zbudowane z drewna świerkowego, konstrukcją zrębową, wieńcówką, kryta dachami gontowymi, najczęściej 4-spadowymi i rozlokowana jest ta zagroda na planie nieregularnego otwartego czworoboku. Najstarszym budynkiem z tego zespołu gospodarczego jest owczarnia 200-letnia. No, jako że przecież pierwszym zajęciem tutejszej ludności to było pasterstwo. Naprzeciwko niej stoi stajnia końska z boiskiem, a w sporym oddaleniu na północ od dworu, pod skosem troszeczkę, długi budynek stajni krówskich z dwoma boiskami, wielopomieszczeniowy. Z małej architektury na tą zagrodę składa się także chlewik i w pewnym oddaleniu na wstok ku przypotokowym, kamienna, dachem dwuspadowym przykryta piwnica. A przy samym dworze studzienka obudowana namiotowym dachem na terenie dawnego założenia kwiatowego ogrodu i starodrzewia.
Najwartościowszym obiektem w całym naszym zespole jest oczywiście dwór sołtysów Moniaków i ze względu na walory architektoniczne, artystyczne i znaczenie historyczne. Jest on budowlą rozłożystą, dwuskrzydłową. Na planie przyziemia wydłużonego prostokątu z podziałem półtora traktowym wewnętrznym. I kiedy do tego wnętrza wejdziemy, to zadziwi nas zarówno kurna chata, czarna izba, jak i też bardzo interesujący wystrój izby białej. Ale wracając jeszcze do bryły dworu Moniaków, podkreślić należy, że jego program konstrukcyjno-architektoniczny wywodzi się, nawet niektórzy tak uważają, z budownictwa miejscowego chłopskiego, gdyż posiada tutaj tą dla regionu charakterystyczną wyszkę, pięterkowy spichlerz. Tu są nawet dwie wyszki z odkalającymi w szczytach galeryjkami, częściowo szalowanymi, częściowo otwartymi. No i ma też cechy oczywiście najstarszego budownictwa dworskiego. Jest budowlą szerokofrontową, symetryczną. Prowadzą dziesięcioosiową, prowadzą do niej półkoliście zamknięte odrzwia, miejsce takie graniczne, ważne przejście z jednej przestrzeni do wewnętrznej. Dlatego też ten łuk ozdobiony jest słynnymi zastrzałami w postaci piesków. Jeżeli chodzi o detal architektoniczny, to rozwiązywany był kilkoma technikami. Najstarszą techniką ciesielską, co też widzimy po tych wykrojach rysi, przedłużenie tragarzy podtrzymujących wystające okapy, no właśnie także po tych odrzwiach. No sam układ tych całych bali świerkowych, falista, tworzący tą falistą ścianę, no daje oczywiście też dla wrażliwego obserwatora efekt taki bardzo o znaczeniu takim estetycznym. Patrząc od góry na kalenicę dachu, wysokiego dachu gontowego, zauważamy w szczytach półkoliste daszki okrywające otwory dymne, tak zwane kozubki, zwieńczone sterczynami, słynnymi pazdurami. W samej połaci dachowej widzimy trzy otwory dymnikowe, w takiej nakryte daszkami w zasadzie pulpitowymi, z trochę stylizowaną formą wolich oczek. To tak we dworze, ale w chłopskich chałupach te dymniki przybierały formy najprzeróżniejsze i daszki dwuspadowe i stożkowe, a sam otwór wycięty był najczęściej w formę czterolistnej kończynki. Ten zarys kończynkowy to tak był powszechny, że przywykło się określać, że to niepisany herb niejako Orawy.
Sama obrzeże krawędzi dachu wycinane ostro. No, znaczenie to miało oczywiście praktyczne, ale kiedy słonko świeci, rzuca pod różnym kątem właśnie linię tegoż dachu. Kiedy wejdziemy do wnętrza, zobaczymy rozwiązania właśnie dekoru fragmentów architektonicznych w postaci snycerskiej, a także i w postaci takiej subtelnej stolarskiej. Zatem przejdźmy teraz do środka dworu. W każdej zagrodzie, czy to wielobudynkowej, czy dwubudynkowej, czy nawet jednobudynkowej, najważniejszy był budynek mieszkalny. Na Orawie przeważały domy dwuizbowe w układzie anfiladowym. Te najstarsze, jak już wspomnieliśmy, kurne z klepiskiem, z dylowaną powałą. No i na skutek tego rozchodzącego się dymu w kolorycie ciemnym, nieraz nawet od tłuszczu, czy na święta jak były malowane olejem, to błyszczały jak machoń. No, wprowadzały każdego przybysza w oszołomienie, że tego typu obiekty przetrwały na tym terenie. Jeżeli chodzi właśnie o wewnętrzny detal architektoniczny, to tak jak i przed dworem rzekliśmy, że główny akcent był skoncentrowany na odrzwiach. I tutaj widzimy ryty głęboko, taki właśnie ślad o proweniencji jeszcze gotyckiej, oślego grzbietu tak zwanego, a zakończony rytym małym krzyżykiem. Sama tafla drzwi, właśnie błyszcząca, tak jak rzekłam, i w układzie klepkowym w formie rombu. Ten motyw romboidalny też często na Orawie występuje, nawet w późniejszym już tu budownictwie XX wieku można spotkać, ale już nie tyle klepkowe, ozdobne, ale nawet malowane i to w wielu kolorach. Nad nami wystające końcówki tragarzy z białej izby, jak wspominaliśmy, ciesielsko starannie obrobione, z takimi właśnie trójkątnymi wrębkami. Wnętrze charakteryzuje się jeszcze starymi ławami bezpośrednio włączonymi na stałe do ściany, z takich też interesująco opracowanymi tutaj ramionami. Teraz zapraszam Państwa do części nowszej, reprezentacyjnej, z dokładnym datowaniem z 1784 roku i tam zanalizujemy zdobnictwo na tragarzach i na sosrębie. Wracając jeszcze do charakteru tego wnętrza, podkreślić należy, wspomnieć, że to jest wnętrze XVII-wieczne, a jak wykazały badania ostatnie dendrologiczne, nawet posiada partię z XVI wieku. Dym konserwował w sposób taki doskonały. To nowsze skrzydło dworu już ma charakter całkowicie dworski. Jest tutaj salonik taki reprezentacyjny, o ścianach obrobionych już gładko na styk, powała podtrzymywana
trzema tragarzami w narożach sfazowanymi, a jeszcze wzmocnionymi, bo wnętrze duże, sosrębem. Na sosrębie widzimy taki właśnie również ważny znak w budownictwie ludowym całego Podtarcza, ale i nie tylko. Sześcioramienna rozeta w otoku, głęboko ryta i na części spodniej i na części tej południowej od strony okien. W domach chłopskich częstokroć te rozety były jeszcze ozdobione wicią roślinną, zakończoną albo stylizowaną formą tulipanu czy lilii złotogłów. I we wszystkich wnętrzach, czy dworskim, czy chłopskim, na sosrębach, czy też tylko na tragarzach, umieszczała ludność tutejsza sentencje, najczęściej z psalmów. Tu widzimy akurat sentencję w języku łacińskim i tą datę, o której wspominałam, 1784 rok. Z innego opracowania właśnie stolarskiego już tutaj, to zwracają uwagę niskie, bo do kancelarii są dzisiaj prowadzące drzwi z wykładkami właśnie takimi podwójnymi stolarskimi. A w szerokim obramowieniu dźwierz, także zaznaczony mały krzyżyk o podstawach trójkątnych. Tego typu rozety z krzyżykami spotkamy także w pomieszczeniu od strony podwórza w Alkierzyku, gdzie z jednej i z drugiej strony rozet mamy umieszczone krzyżyki, znaki chrześcijańskie. Zapomniałam jeszcze rzec, że właśnie w chłopskich chałupach późniejszych częstokroć wokół tej rozety i tej wici wplatano bardzo umiejętnie znak chrześcijański i HKM. No, jakoby nie bez tych znaków chrześcijańskich. Przecież dzięki stanowczej obronie religii katolickiej tutaj przodków tutejszego rodu zostali sołtysi orawscy nobilitowani. Spacerując po Muzeum Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej, bez trudu możemy dostrzec jego dwudzielność. Starsza część o charakterze parkowym jest skupiona wokół dworu Muniaków. Tam pośród wysokiej zieleni w rozmaitych miejscach są rozrzucone przykłady dawnej orawskiej architektury. Nowsza część nosi już znamiona tak zwanej łańcuchówki rozproszonej. Oznacza to tyle, że twórcy skansenu od pewnego momentu, zgodnie z ewoluującą myślą skansenologiczną, spróbowali odtworzyć dawny układ orawskiej wsi. Mamy więc w skansenie praktycznie wszystkie typy zagród, wszystkie możliwe realizacje, jakie występowały na Orawie. Nie oznacza to oczywiście, że mamy wszystkie warianty, ponieważ tych wariantów, tych lokalnych odmian, tych subtelnych różnic było praktycznie tyle, ilu gospodarzy kiedyś żyło na Orawie. Mamy więc zagrody jednorzędowe, jednobudynkowe, jednorzędowe, dwubudynkowe, czy też dwubudynkowe, dwurzędowe, a nawet zagrody w kształcie litery L. Wszystkie te zagrody można obejrzeć właśnie w tak zwanej nowszej części skansenu. Przykładem zagrody dwubudynkowej, dwurzędowej jest zachowana in situ, czyli stojąca od swoich początków w tym samym miejscu, zagroda Misińców. Zagroda ta pochodzi z początku XX wieku. Została zakupiona przez skansen z końcem lat 70., natomiast zamieszkana była do przełomu lat 80. i 90. Tak naprawdę fakt, że jest ona dwurzędowa, oznacza tylko tyle, że budynek gospodarczy stoi zaraz za budynkiem mieszkalnym, równolegle do niego.
Oprócz tego w tym obejściu możemy też obejrzeć piwnicę ziemną, możemy też zobaczyć przydomową kuźnię. Mamy niewielki ogródek, a nawet sad. Co ciekawe, zagroda Miesieńców w trakcie swojej historii prawdopodobnie też ulegała przeobrażeniom. Z tego, co możemy zaobserwować na starych zdjęciach, wcześniej była zagrodą dwubudynkową, ale jednorzędową. To znaczy budynek gospodarczy stał nie za, a obok budynku mieszkalnego. Dokładnie tak, jak mamy to odtworzone przy zagrodzie Małysów z Chyżnego. Ta zagroda, zresztą bardzo fotogeniczna i popularna wśród naszych odwiedzających, jest właśnie takim przykładem. Zagroda z Chyżnego pochodzi z drugiej połowy XIX wieku, natomiast została odbudowana w naszym skansenie u progu wieku XX w roku 1996. Co ciekawe, jeżeli przyjrzymy się budynkowi gospodarczemu, zauważymy, że jedna z jego części jest murowana. Jest ona rzeczywiście późniejsza i ona również jest śladem pewnych przeobrażeń, jakie przechodziły orawskie zagrody. Kolejną zagrodą, o której możemy powiedzieć kilka słów, jest zagroda również jednorzędowa. Natomiast zagroda, gdzie budynki gospodarcze i budynek mieszkalny są połączone pod wspólnym dachem. Przykładem takim jest chociażby budynek Józefa Pawlaka z Zubrzycy Górnej, z Zimnej Dziury, który pochodzi z roku 1944, a został odbudowany w naszym skansenie 2 lata temu. Kolejnym typem zagrody, bardzo popularnym do dzisiaj na Orawie, jest zagroda, jaką tworzy stojący w skansenie budynek Wątorczyka z drugiej połowy XIX wieku, który został być może nieco sztucznie zestawiony z budynkiem gospodarczym Solawy. Budynki te obecnie tworzą zagrodę w kształcie litery L. Zagrody takie do dzisiaj bardzo często możemy obserwować, przejeżdżając chociażby główną drogą z Jabłonki w stronę Przełęczy Krowiarki. Choć dziś mieszkańcy wsi coraz mniej mówią już o stajniach, stodołach, a raczej o garażach i warsztatach, choć stare chałupy często zastąpione zostały przez nowe domy, choć zamiast zagród i obejść są podwórka i ogrody, to jednak w krajobrazie kulturowym polskiej Orawy wciąż spotykamy się z drewnianą architekturą. Czasem są to opuszczone, wypełnione niepotrzebnymi już sprzętami i porastające zielskiem domostwa i budynki gospodarcze określone po prostu jako starochałupa. Z drugiej strony nierzadko widzimy też, jak niektóre chałupy, nieustannie remontowane i z lepszym lub gorszym skutkiem odnawiane, zyskują nową formę, nowy wygląd, zgodnie z poczuciem estetyki, no i rozwiązaniami technicznymi dostępnymi dla ich mieszkańców. Zadaniem naszego muzeum jest zgromadzenie, przechowywanie, opracowanie zbiorów związanych z dziedzictwem kulturowym Orawy. Wszystkie te działania noszą w sobie jeden pierwiastek – ocalić jak najwięcej od zapomnienia, jak najlepiej to, co ocalić się jeszcze da. Ocalić znaczy nie tylko zachować, ale dać też możliwość poznania tego przyszłym pokoleniom. Choć dzisiaj wiele rzeczy już zaniknęło, choć wiele zjawisk bezpowrotnie już zniknęło, czasem nawet nie jesteśmy w stanie pokazać dokładnie, w jaki sposób odtwarzane układy były umiejscowione względem na przykład granicy działki czy też lasu. Musimy pamiętać o tym, że obok eksponatów, obok zabytkowych obiektów, także i one są przedmiotem ochrony i są kawałkiem naszego dziedzictwa. W tradycyjnym budownictwie orawska chałupa z łyżką stanowi rozwiązanie indywidualne pod względem konstrukcyjnym, jak i funkcjonalnym. A zarazem jest to przykład budynku mieszkalnego najstarszego, jaki występował tutaj w tym regionie. Owa orawska chałupa wykształciła się w tym górzystym regionie, krajobrazie, zapewne tuż po przybyciu pierwszych osadników, czyli w XVII-XVIII wieku. Klasyczna chałupa orawska z łyżką to po prostu chata niewielkich rozmiarów, dymna, o układzie prostym pomieszczeń, półtora traktowa, gdzie poprzez sień umieszczoną w ścianie szczytowej wchodzimy najpierw do izby czarnej, a następnie do izby białej, zwanej tutaj na Orawie świetnicą. Nad izbą białą mieści się owa słynna wyżka, magazyn spichlerz, wyżka orawska, na w części strychowej, no, przykryta zrębowym sklepieniem, pełniąca rolę magazynową, ale też w zimie pełniła rolę ocieplenia stropu. Wyposażenie
tych budynków było typowe i bardzo archaiczne, szczególnie z początku pojawienia się tego budownictwa i osadnictwa, no przypominająca wnętrze wręcz szałasów pasterskich. W Izbie Czarnej zwraca uwagę właśnie jej archaiczność, surowość i potęgująca tutaj właśnie w tym przykładzie chałupy kota, w której się znajdujemy w naszym skansenie, rozmiar jej, skromny rozmiar i mniejsze, bardzo małe pomieszczenie. Piec Nolepa nie posiada komina, więc dym wydostawał się na zewnątrz tego pomieszczenia i poprzez woźnicę, otwór w wysokim suficie i dymniki w kątowym dachu wydostawał się na zewnątrz. Piec umieszczony jest pomiędzy czarną i białą izbą. Także część grzewcza, jakby główna, znajduje się w białej izbie i zamykając drzwi do tego pomieszczenia, dym nie dostawał się do izby odświętnej. Wystrój wnętrza podstawowy. Nad Nolepą wisi kotlik miedziany, w którym gotowała się, ważyła woda, zawieszony na łańcuchu lub wystrugonym haku drewnianym. Po bokach półki z glinianymi naczyniami lub z bednarskimi drewnianymi, wyżłobionymi z jednego kawałka drewna. Na ławach ustawiane właśnie różnego rodzaju miśniki, skopce, gieletki, potrzebne do codziennego użycia. Z tyłu w kącie często mieściła się beczka do kiszenia kapusty, z boku szatkownica, noze do krążenia kapusty. To były właśnie te podstawowe narzędzia, wyposażenie, które no, występowało w takich izbach czarnych. Następnie wchodzimy do izby białej, która zawsze pełniła rolę odświętną. Tutaj przyjmowano gości, tutaj jakieś były posiady, spotkania z sąsiadami, z zacnymi wędrowcami i gośćmi. Dlatego też wyposażenie to bardziej pełniło tutaj rolę dekoracyjną niż użytkową. Na ścianach, na ścianie wisiała listwa pięknie zdobiona, na której układano w skosie obrazy malowane na szkle o tematyce przede wszystkim religijnej. Z boku łóżko ścielone haftowanymi pierzynami z ogłówkami, no, które często były posagiem dla panny młodej. A z boku właśnie wianne skrzynie malowane z ozdobnymi wzorami geometrycznymi lub roślinnymi. Nad częścią grzewczą pieca wisiała żerdź, gdzie często suszyło się ubranie, czy to kożuchy, cuchy, portki bukowe, a często nad piecem właśnie starsi ludzie, gazdowie wylegiwali się, grzali w czasie chłodnych wieczorów, no i zimowych dni.